Witam serdecznie. Kolejna lekcja z drgania wybuszone. O co tutaj chodzi? Do tej pory mówiliśmy o drganiach tego typu, że odchylaliśmy na przykład wahadło, puszczaliśmy je, wykonywało swoje drgania, podnosiło harmoniczną, którą tutaj mam na rysunku. Nic, żadnej siły w układzie się nie pojawiały. Tutaj siłą harmoniczną oczywiście jest mg sinus alfa, tak? Czyli wypadkowa mg i siły naciągu nici. Reakcja na siły naciągu nici, może tak lepiej powiedzieć. Oscylator, w tym przypadku wahadło matematyczne, wykonuje drgania po swojemu. W jedną, w drugą, tak? Te drgania, takie tego typu drgania, będziemy nazywać drganiami własnymi oscylatora. Tak? Takie, jak do tej pory mówiliśmy tylko i wyłącznie o drganiach własnych. Cały czas, czy to była sprężyna, czy to wahadło, te wszystkie wzory, które wyprowadzaliśmy ostatnio na energię, na okres drgań, czy fizycznego, czy matematycznego, nieważne. To zawsze było hasło, to są drgania, tak, własne. Tak w domyśle. A częstotliwość takich drgań, a właściwie okres, bo my wyznaczaliśmy okres, to byśmy nazwali częstotliwość drgań własnych oscylatora, albo okres drgań własnych oscylatora. Bo drga po swojemu, nikt mu tego nie zakłóca. Ale co się stanie, gdy na taki oscylator zacznie tutaj działać dodatkowo jakaś siła? Tutaj nazywałem taką strzałką na zielono, dodatkową siłę. Nie będzie tylko mg sinus alfa, która pod wpływem której wykonuje drganie, ale pojawi się dodatkowa jeszcze siła F jakaś. To zacznijmy od jednej rzeczy. To już nie będzie ruch harmoniczny, to nie będzie ruch drgający już prost, tak? Oczywiście siła, która działałaby non-stop w jakiś tam sposób na ciało, o niezmiennej wartości, to raczej by nas za bardzo nie interesuje, bo wtedy w ogóle praktycznie nie byłoby żadnych już drgań. Więc nas interesuje taka siła, ta dodatkowa, ta siła zewnętrzna, która sama z siebie będzie też cykliczną siłą. Czyli pojawia się i znika, pojawia się i znika, albo jej wartość się zmienia, tak? To oscylator będzie wykonywał drgania. Drgania pod wpływem owej siły, siły dodatkowej. Ta siła będzie nazywana siłą wymuszającą, bo ona będzie wymuszała inne drgania naszego oscylatora. Nie już będzie po swojemu, w tym i z powrotem, tak jak mój kursor idzie, tylko będzie dodatkowa taka siła działająca. Ona będzie powodowała to, że będzie drgało w inny sposób. Tak? To oczywiście siła harmoniczna tam w tym układzie cały czas się będzie pojawiać. Oscylator wykonuje drgania pod wpływem obu tych sił i siły harmonicznej, mg sinus alfa w tym przypadku, oraz siły wymuszające. Te drgania będziemy nazywać drganiami wymuszonymi. Oscylator zmuszony jest do drgania w inny sposób, niż by sam chciał. To na rys, tak? Poza tą lekcją macie jeszcze trzy filmy na Moodle umieściłem, więc zapraszam na Moodle. Tam są doświadczenia pokazane. I coś innego jeszcze. No dobrze. Więc częstotliwość tych drgań, takiego oscylatora w tym momencie, to już nie będzie jego częstotliwość własna, po swojemu. On będzie wykonywał tak, jak mu zagrają, tak można powiedzieć. Tak, jak będzie ta siła wymuszająca. Ta siła wymuszająca też jest cykliczna, więc ona ma swoją własną częstotliwość, z którą działa na nasz oscylator. Oscylator ma swoją częstotliwość, on chce po swojemu, to jest częstotliwość własna. To, o czym do tej pory zawsze mówiliśmy, częstotliwość czy okres własny drgań. A tutaj będzie częstotliwość też okres działań siły wymuszającej. I teraz ten oscylator będzie wykonywał drgania tak, jak mu zagra, jak mu każe siła wymuszająca. Czyli będzie wykonywał drgania z częstotliwością siły wymuszającej. Oczywiście, jeżeli siła wymuszająca będzie na przykład, załóżmy, okres byłby sekunda, a siła wymuszająca byłaby na przykład co godzinę, to jest cykliczna, tak? To ciężko to nazwać byłoby drganiami wymuszonymi. To byłoby jeszcze drgania własne i co jakiś czas zaburzenie. Nawet jeżeli to byłoby co 10 sekund, też bym powiedział drgania własne, no i zaburzenie tylko trochę częściej, tak?
Więc oczywiście tutaj mamy na myśli taki przypadek, że ta siła wymuszająca, nie ma co ukrywać, jest siłą o częstotliwości zbliżonej w miarę do częstotliwości własnych, tak? Albo może być oczywiście częstotliwość na przykład większa, czyli okres krótszy, czyli częściej wykonujemy działania. Tak? To tak, to tak może być. Im częściej, tym można to nazwać spokojnie dyganiami wymuszonymi. Bo jak rzadko, za rzadko, przy tym przykładzie okres sekundę, to siła co 2-3 sekundy, no to już można byłoby nazwać dyganiami wymuszonymi. Tak? Ale one się nie będą dużo różnić od dygań własnych. Po jakiś czas coś tam się będzie zmieniało, jakieś zaburzenie. Dopóki się to nas za bardzo interesować nie będzie. Oczywiście to będą powtarzane dygania wymuszone, ale naprawdę nas interesują bardziej jednak takie, to będą bardziej jednak zbliżone lub częstotliwość, powtarzam, będzie większa. To wtedy będą wyraźnie drgania wymuszone. Tutaj opisałem właśnie przypadek, o którym teraz wspomniałem. Jeżeli to będzie pojedynczy impuls siły wymuszającej, raz działa, to tak na przykład co minutę, co 10 sekund w moim przykładzie, no to tak naprawdę to będą no, drgania własne, tak? Jeżeli oscylator byłby nieruchomy na początku, to oczywiście on może być pobudzony do drgań poprzez tą siłę. Jeżeli to siła będzie pojedynczy impuls, to wahadełko pchnę, no to zacznę wykonywać swoje własne drgania. To będzie pojedynczy impuls, nic się nie będzie działo. A jeżeli ten impuls się będzie często powtarzał, to on może spowodować, że ciało nie będzie wykonywało swoich własnych drgań, ale będzie drgało tak, jak mu każe ten dodatkowy zewnętrzny impuls. Tak? Jeżeli ta siła będzie cykliczną siłą, to będą to drgania wymuszone. Tak? Wyprowadźmy wzór na amplitudę drgań wymuszonych. Załóżmy, że drgania wymuszone są oczywiście też się zmieniają. Zmieniają się tak, no tak, funkcja sinus. Praktycznie każdą funkcję okresową można rozpisać na jakiś szereg. No i tam będą funkcje trygonometryczne w tym szeregu. To jest nawet jakby to było impuls, a potem nic siły by nie było, i znowuż pojawiłby się impuls, znowu żeby go nie było, to też można to w ten sposób rozpisać. To bardziej skomplikowany opis matematyczny. Nawet ja już nie pamiętam, jak to by wyglądało, ale wiem, to byłby szereg. Tak? No i załóżmy, że ta siła wymuszająca zmienia się w ten sposób, że ona jest się coraz większa, coraz mniejsza, i potem zmienia swój zwrot działania, i znowu coraz większa, coraz mniejsza. No i tak jak wykres funkcji sinus. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki mamy równanie, że no ma równa się wypadkowa siła. Tak? A to przyspieszenie ciała, które uzyskuje pod wpływem działającej siły. Działającą siłą to jest owa siła wymuszająca oraz siła harmoniczna. Powiedziałem, są wtedy dwie siły. Tutaj no, przypominam wzór na, no, wzór na przyspieszenie. To było, przypominam, minus omega kwadrat a sinus omega t plus fi 0. Faza początkowa fi 0, tak? Ale, jak już powiedziałem, ciało będzie wykonywało drgania takie, jaka ta siła wymuszająca mu zagra. Czyli będzie miało częstotliwość nie swoją własną, ale częstotliwość tej siły wymuszającej. Więc tutaj to omega, tutaj we wzorze, to będzie omega, czyli to będzie częstość, bo to omega to jest częstość, przypominam. Częstość siły wymuszającej. Bo ciało, czyli to tutaj, będzie wykonywało drgania z taką częstotliwością, jak każe mu tutaj. Tak? Jak to mu każe. I teraz, czyli tak, więc to w ten sposób. No i teraz pełen wzór. No bo tutaj to jest m razy a. Tu jest siła wymuszająca, to jest siła harmoniczna. Siła harmoniczna ma swoją maksymalną wartość, bo to jest wartość maksymalna. Wyraźnie powiązana jest ona z częstotliwością drgań własnych, tak? Więc gdyby to było tylko wzór na siłę harmoniczną, gdyby nie było tego tutaj, potem gdyby nie było tego, to pod tą omegę tutaj postawiłbym też tak omega 0, częstotliwość drgań, czy częstość drgań własnych. Ale wykonuje drgania nie po swojej, on wykonuje drgania tak, jak ta siła tak narzuca, jakie jest to omega.
Tutaj jest wzór ogólny przypadku i ta siła może działać w dowolnym momencie, niekoniecznie w tej samej, w tej fazie, jaka jest maksymalna drgań. Oczywiście to równanie musi być spełnione wtedy, gdy mamy częstotliwość, a to omega częstotliwość drgań, czy częstość drgań własnych, tak? Przypominam, oscylator wykonuje takie drgania, jakie mu narzuca siła wymuszająca. Równanie to jest spełnione, gdy te omega t będą takie same, czyli phi 0 musi być równy 0, albo czyli faza początkowa musi być zerowa, albo 180 stopni. Wtedy możemy przez sinus skrócić, bo omega t, no załóżmy, że nie jest 0, sinus, że nie będzie 0, nie? To sobie skracamy. To mogę być fizykami, a nie matematykami. Amplitudę dajemy, czyli ten podajemy na stronę lewą. Mamy z plusem, a wyciągam przed nawias. I ten nawias daję na drugą stronę. No i jeszcze ewentualnie w tym nawiasie M wyciągam przed nawias, masę przeciągam przed nawias, bo też mogę. Odzyskałem pewien wzór na amplitudę drgań wymuszonych. O czym on mówi ten wzór? Popatrzmy na mianownik. Omega 0 kwadrat minus omega kwadrat, czyli częstość drgania własnych do kwadratu minus częstość siły wymuszającej do kwadratu. Tak? Częstość, czyli inaczej mówiąc, to nie częstotliwość, mogę powiedzieć okres. Też. Co to oznacza? Że jeżeli te częstości, czyli częstotliwości, czyli okresy będą do siebie bardzo, bardzo zbliżone, to wyrażenie, które teraz zaznaczyłem, praktycznie przyjmuje wartość zerową, czy zmierza do zera. Czyli cały mianownik zmierza do zera. Tak, cały mianownik zmierza wtedy do zera. Jak mianownik zmierza do zera, to cały ułamek, dobrze o tym wiecie, zmierza do nieskończoności. Tak? Zmierza do nieskończoności nawet mimo bardzo małej, nawet znikomej sile wymuszającej. Cały zmierza do nieskończoności. Tak? Czyli amplituda drgań może osiągać horrendalne wręcz wartości. Oczywiście. Amplituda drgania do nieskończoności, czyli taki układ, w takim przypadku byśmy powiedzieli, że oscylator harmoniczny jest w tak zwanym rezonansie mechanicznym z siłą wymuszającą. Tak, że jest w rezonansie. To nazywamy przypadek rezonansu mechanicznego. Układ jest w rezonansie. Układ, czyli ciało wykonujące drgania i coś z zewnątrz, co narzuca inne drgania, tak? Wymusza inne drgania niż sam układ by chciał. To tak zwany rezonans mechaniczny, formalnie to się nazywa. Czyli kiedy układ jest w rezonansie, gdy częstotliwość siły wymuszającej, czyli a tu byłoby to omega ewentualnie, czy częstość, jest taka sama, lub zbliża się do częstotliwości drgań własnych, tak? Układ tutaj jest w rezonansie. Oczywiście amplituda nie może być nieskończona. Co to oznacza? Że albo są, bo tutaj pamiętajcie o jednej rzeczy, pominęliśmy opór ruchu. One nie pozwolą na zbyt dużą amplitudę. Sobie nie wyobrażam wchodzącą mrówkę na toruński most, pukającą nóżkami o toruński most, tu, 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 tu. Czyli siła wymuszająca drgania toruńskiego mostu. I teraz ten toruński most, jego amplituda drgań pomiędzy przęsłami wzrasta. I teraz wzrasta do nieskończoności. Tak? Nie. No, tutaj teoretycznie oczywiście jak najbardziej, tak, w tym wzorze, minimalna siła zmierza, tak, ale zerowy praktycznie mianownik daje nam i tak nieskończoność. Tak? Sobie nawet jestem w stanie wyobrazić taką mróweczkę wchodzącą na most, falącą nóżkami, tak, kończynami właściwie, może bardziej powiedzieć, jak powiedział, toruński most i to nagle wzrasta do nieskończoności. Nie. Dlaczego? No bo są opory ruchu, które nie pozwalają na zbyt dużą amplitudę. I tak jest najczęściej. W jednym z filmów, który tam macie, jest wyprowadzony wzór na amplitudę. On jest bardzo podobny do tego, tylko tutaj w mianowniku jest pewien jeszcze element związany z tłumieniami. Tak? Czyli mianownik nie może uzyskać wartości zerowej. Tam jest ten wzór, więc tutaj go już nie przypisuję. Albo jeszcze inna jest możliwość, albo jeżeli układ faktycznie się jakoś rozbuja za mocno, to ulegnie on zniszczeniu. Amplituda nie może być nieskończona, a hadełko o długości metra nie może być większych drgań tak naprawdę. Wiesz, tak?
Więc ulegnie układ, może ulec zniszczeniu. Czyli na przykład z tego wahadełka coś może spaść, urwać się może nić, wyrwanie części ruchomych ciała drgającego. To różne może rzeczy być. I tutaj mam przykład, taki wykres, może nie przykład, jak zależy tak naprawdę amplituda drgań wymuszonych od tłumienia, od oporów ruchu. Beta to jest ten współczynnik tłumienia, o którym tam też wspominałem ostatnio. To na czerwono, beta równa się 0, beta 0 właściwie, oznacza, że to mamy do czynienia dokładnie z tym wzorem. Tak? Czyli amplituda, omega to jest częstość jakaś, siły wymuszające, a omega 0 to jest częstość własna. Jeżeli ona zmierza do, jeżeli sobie omega zmierza do omega 0, to często to amplituda zmierza do nieskończoności. Ale przy jakichś współczynnikach tłumień coraz większych, to widzicie, tak, amplituda jest coraz mniejsza. Drgania. No dobrze. To na dzisiaj tyle. Zapraszam do pozostałych, na pozostałe filmy, szczególnie, żeby obejrzeć most i katastrofę mostu spowodowanej właśnie rezonansem mechanicznym. Do zobaczenia, do usłyszenia.